Witam na kanale WM Foxtrot, dronem w ciekawe miejsca. Dzień, w którym chciałem Was zaprosić na wycieczkę po Beskidzie Śląskim, rozpoczął się fatalnie. Jak to jednak zwykle bywa, po deszczu przychodzi słońce i tak też się stało tym razem. Jednakże w związku z kilkugodzinnymi opadami deszczu zmuszony byłem do skrócenia czasu przeznaczonego na wycieczkę i ograniczenia planowanego pierwotnie jej zakresu. Tak więc zabieram Was na szczyt Czantoria, następnie do Koniakowa, gdzie znajduje się Muzeum Koronki i Centrum Pasterskie oraz do Cieszyna. Wielka Czantoria jest najwyższym szczytem fragmentu Beskidu Śląskiego, położonego między dolinami rzek Wisły i Olzy. Szczyt wznosi się na wysokość 995 metrów nad poziomem morza i jest też granicą pomiędzy Polską a Czechami. Po obu stronach utworzono w rejonie szczytu rezerwaty przyrody. Kolejką krzesełkową można wyjechać z Ustronia Polany na znajdującą się na Czantorii Polanę Stokłosica, skąd na szczyt pozostaje 25 minut spaceru. Kolejkę oddano do użytku w 1967 roku, a ostatnia jej modernizacja miała miejsce około 10 lat temu. Długość trasy to nieco ponad 1600 metrów, a w tym czasie kolejka wspina się z 389 metrów nad poziomem morza na 851 metrów nad poziomem morza. Będąc na szczycie Czantorii możemy skorzystać ze znajdującej się po czeskiej stronie wieży widokowej. Rozległa panorama, oprócz terenów Beskidu Śląskiego, obejmuje także znajdujący się po stronie Republiki Czeskiej Beskid Śląsko-Morawski. Z Czantorią wiąże się legenda o śpiących rycerzach i ich 300 koniach, którzy w olbrzymiej, pozłacanej komnacie we wnętrzu góry czekają, by w najtrudniejszych chwilach pomóc Śląskowi jako jego narodowe wojsko. Do tej legendy nawiązuje wytyczona po czantoryjskich stokach 20-kilometrowa ścieżka rycerska. Nazwa Czantoria została wzmiankowana w zapiskach po raz pierwszy w dyplomie księcia cieszyńskiego Adama Wacława z 3 października 1615 roku, w którym ten rozgranicza swoje posiadłości od dóbr Adama Goczałkowskiego z Goczałkowic. Pierwotna nazwa Czartoryja oznaczała miejsce poryte przez czarty. Ponieważ przed nami jeszcze trasa do Koniakowa, a czasu niewiele, trzeba niestety zrezygnować z wyprawy na szczyt Czantorii i udać się kolejką do stacji dolnej w Ustroniu Polanie. Koniaków to piękna i atrakcyjna turystycznie najwyżej położona wieś w Polsce, znajdująca się w powiecie cieszyńskim w gminie Istebna. Jest ona sołectwem o powierzchni 1469 hektarów i zaludnieniu liczącym około 3600 osób. Koniaków wraz z Jaworzynką i Istebną tworzą tzw. Beskidzką Trójwieś. Z każdego miejsca roztaczają się tu piękne widoki i ma się przy tym wrażenie, że jest się gdzieś na końcu świata, gdzie cisza i spokój to codzienność. Koniaków jest znany przede wszystkim ze względu na produkcję koronkowych ozdób i części garderoby. Znajduje się tutaj Muzeum Koronki poświęcone osobie Marii Gwarek, wybitnej koniakowskiej koronkarki. Powstało ono po jej śmierci w 1962 roku. W muzeum można zobaczyć części ubioru oraz przedmioty wykonane z koronki. Są wśród nich m.in. czepce, chusty, kryzy, kołnierzyki, zdobienia bielizny pościelowej, firanki, serwetki na półki, a nawet damska bielizna. Jednym z eksponatów jest niedokończona serwetka z nici chirurgicznych, wykonywana przez Marię Gwarek dla brytyjskiej królowej Elżbiety II. Należy nadmienić, że koronczarstwo koniakowskie zostało wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 2017 roku.
Jeśli ktoś jest spragniony kontaktu z góralską kulturą, której jeden z najważniejszych elementów stanowi tradycyjne pasterstwo, powinien skierować swoje kroki do Centrum Pasterskiego w Koniakowie, gospodarstwa Piotra Kohuta, który prowadzi tradycyjny, kulturowy wypas około 1100 owiec na halach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz bioróżnorodność na terenach górskich. Centrum Pasterstwa położone jest w niedalekim sąsiedztwie Muzeum Koronki. W prowadzonym rodzinnie Centrum Pasterskim można zobaczyć przykłady zwierząt pasterskich takich jak owce, kozy i krowy, zapoznać się ze sposobem wyrobu tradycyjnych serów regionalnych lub też wziąć udział w warsztatach edukacyjnych związanych z rękodziełem ludowym i przeróbką wełny. W skład Centrum Pasterskiego wchodzą tradycyjny drewniany szałas, bacówka, gdzie wyrabiane są sery, gazdówka z żywymi zwierzętami oraz interaktywna wystawa pasterska. Tuż obok znajduje się sklep góralski z pamiątkami regionalnymi oraz ze strojami góralskimi z regionu Trójwsi Beskidzkiej, które również warto obejrzeć, tym bardziej, że nie są to eksponaty muzealne, ale autentyczne stroje noszone w Beskidzie Śląskim w dzisiejszych czasach. Krótki pobyt w Cieszynie postanowiłem rozpocząć od pięknego rynku i ujęć z drona. To co widać na filmie to jednak ostatnie ujęcia Cieszyna z drona, albowiem w dronie wystąpiła pewna usterka techniczna, którą udało mi się wyeliminować dopiero po powrocie do domu. Tak naprawdę to o Cieszynie zamierzałem zrobić odrębny, dłuższy film, bo to miasto, jego historia i zabytki zasługują na to. Niestety, wspomniana już przeze mnie usterka drona spowodowała, że skróciłem wizytę w Cieszynie, a kilkanaście ujęć wykonanych kamerką GoPro postanowiłem zamieścić w aktualnie prezentowanym filmie. Na film tylko o Cieszynie przyjdzie jeszcze czas. Cieszyn jest historycznym, zabytkowym miastem. Jego dzieje sięgają IX wieku i wiążą się z grodem słowiańskiego plemienia Gołęszycy. Cieszyn otrzymał prawa miejskie w 1217 roku, a od końca XIII wieku był centrum księstwa cieszyńskiego. Na pięknym rynku z fontanną przedstawiającą figurę świętego Floriana z XVIII wieku oraz w jego sąsiedztwie możemy podziwiać kilkadziesiąt zabytkowych kamienic wybudowanych wzdłuż kilku starych uliczek, takich jak Głęboka, Mennicza, Stary Targ, Sejmowa, Nowe Miasto i Śrutarska. Wśród zabytków wartych zobaczenia należy wymienić wzgórze zamkowe, na którym znajduje się m.in. XII-wieczna romańska rotunda świętego Mikołaja, gotycka wieża zamkowa z XVI wieku, pałac Habsburgów z XIX wieku oraz fragmenty piastowskiego zamku. Kościół parafialny świętej Marii Magdaleny, dawniej dominikański, jeden z najstarszych kościołów w Cieszynie. Zabudowania ulicy Przykopa, położone nad potokiem, zwane też Cieszyńską Wenecją, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, najstarsze publiczne muzeum na ziemiach polskich, Studnia Trzech Braci, czyli miejsce legendarnego spotkania założycieli Cieszyna, Bolka, Leszka i Cieszki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.